O proszę. Wow, dranie. O nie. Dranie się przy... Zobaczcie, przebili się. Czołem ludziska, gramy dalej w Kingdom New Lands, moi drodzy. Mamy tutaj już wreszcie skupisko małych, kurcze, królików. I będziemy powoli próbować starać się rzeczywiście tutaj zbudować przede wszystkim, jak to się nazywa, młyn. Dzięki temu będziemy mogli mieć ludzi, którzy będą nam zarabiać grubą kasę, tak? Czyli tak zwanych tutaj, proszę bardzo, rolników, tak? Sobie zrobimy tutaj rolnika jednego i rolnika drugiego. Oczywiście, żeby stworzyć rolnika 1 i rolnika 2, muszę zrekrutować tutaj dwójkę. Akurat mam tu dwie osoby, więc proszę bardzo. Ty drugi, czemu nie biegniesz do kasy? Coś ci się w mózgu przestawiło, chłopie? O, koleś leci, dobra. Więc to czas oczywiście nie mogę ściąć tego drzewa niestety tutaj. Więc tutaj tak naprawdę chronią nas przed atakami. Być może trzeba będzie drugi zestaw wieży i murów zostawić w tym miejscu, ale to oczywiście nie mam teraz kasiory. Muszę poczekać do kolejnego dnia, kiedy zdobędę, prawda, gotówkę. Więc tak to wygląda. Spoko. Więc cóż. Tutaj mamy co? Nie, to już buduję, mam nadzieję, ten młyn. Mam nadzieję, że teraz nie pamiętam. To ja musiałem... Nie, jak rozbuduję młyn jeszcze raz, to chyba tu się pojawia wtedy, że tak powiem, domek, w którym moi farmerzy będą czyhać. Więc jeżeli ja tutaj go nie zabezpieczę po której stronie, to niestety, ale moi farmerzy będą tutaj bardzo, bardzo, bardzo wystawieni na atak. Tak? Więc przez to, że zbudowałem tutaj oczywiście takie, nazwijmy to, miejsce na młyn, a żeby było ciekawie, to tu już jest drugie jeszcze miejsce na młyn, to jest interesujące, to... A spróbujmy, może zdążymy, dobra, mam jeszcze kawałek złota, czy oni jeszcze zdążą zciąć to drzewo, czy właśnie stracę za chwilę ziomeczków. Jeszcze nie jest noc, więc powinno być bezpiecznie. Więc powinien być luzik, bluzik. Proszę bardzo. Kurczę. Król Pink wie, co robi. Na szczęście dochodzą do niego informacje zwrotne. Tak, taki dowcip, powiedziałbym, trochę informatyczny, prawda, bo pingowanie to wysyłanie sygnału, sprawdzanie pakietów, jeżeli jest pong, czyli jest sygnał zwrotny, to znaczy, że jest jakby komunikacja między wejściem a wyjściem, tak? Dobrze. Cóż, mamy dwa sztuki złota, bardzo dobrze, bo to oznacza, że mogę to poświęcić na przykład na kolejnych dwóch ziomów jutro. Może trzeba by tu też zainwestować w kolejną dawkę ścian i murów, ale to później. Oczywiście mamy noc, więc może znowu nas atakować jakieś dziadostwo. Ciekawe, czy oni mają jakąś nazwę, te tutaj mroczne istoty. Mogę to nazywać plugastwo, bo łatwo. To taka bardzo popularna nazwa, nie? Na takie stwory. Ale chyba pierwszej nocy, tak mi się coś wydaje, że pierwszej nocy po ataku zawsze była cisza. Mogli coś zmienić. Nie ukrywam, że to mogło przejść jakiś tuning. Ale wydaje mi się, że jednak nie. Znaczy, okej. Okay. Nie wiem tego, ale zobaczcie, noc się skończyła, nic się nie działo, czyli rzeczywiście po nocy, która jest nocą taką, powiedzmy sobie szczerze, krwistą, tak? Po krwistej nocy wszystko jest spoko. Czyli teraz rzeczywiście, żeby dostawać kasę, to muszę inwestować w tego typka. Oczywiście każda rozbudowa dalej tego głównego centrum pozwala mi budować lepsze potem jeszcze ściany i tak dalej, tak? Natomiast ja to mogę już wybudować. Ale w sumie jestem ciekawy, co się stanie. To w sumie rzeczywiście zawsze pierwsza gra, pierwsza potyczka, albo pierwsza jakby, nie wiem jak to nazwać. No po prostu zostajemy przy nazwie potyczka. Polega na tym, że poznajemy też grę, tak? Więc to też jak jest nowość, jak są nowe rzeczy doszły, to zobaczymy, co się nowego stało. Zobaczcie, mamy jakiegoś nowego kolesia. No właśnie, pytanie, co ten koleś będzie robił? Nie wiem, czy on zbiera podatki, czy co on ma zamiar zrobić. W każdym razie, niech on sobie tutaj dynda. Czy ja w ogóle mam jakąś kasę? Mam jedną sztukę złota. Ta jedna sztuka złota może być użyta na przykład, żeby tu przywołać jakiegoś zioma. Ale ja i tak bym chciał na przykład zrobić taką akcję, że właśnie. Spokojnie, mnie tu nie ma, koń się naje. Zagonimy znowu jelona. Bo za zabitych jelonów, za zabite jelony jest dużo kasy. Tak? To chyba 4 sztuki złota za jednego? Tak mi się coś wydaje. Przydałoby się też eksplorować mapę dalej, tak? Bo na razie nie wiem, co jest za rogiem. Tylko żubry wiedzą, co jest za rogiem, hoho. Także, no właśnie, on tutaj przynosi jakieś rzeczy. My tu mu płacimy, on, nie wiadomo, idzie po jakieś rzeczy i daje nam kasę. To też rzeczywiście się zmieniło. O, ta. Nie, nie, nie. Jelon, wracaj. Tam iść się dać, uczestłamsić.
Tu mi się przyda koleś. O, świetnie, zobaczcie. No, a, 3 dostałem, okej. Dostałem 3 monetki za ubitego jelona z tej strony, spoko. No, zawsze to 3 monety, nie? Ale teraz jestem ciekawy. Dobra, damy jeszcze jednego łucznika, bo to trzeba rzeczywiście inwestować w rozwój. Co to jest za typ? Nie mam pojęcia, co on robi. Może dowiemy się z gry, co on robi. Uuu, aha, wiem, co to jest. To jest miejsce, gdzie chyba możemy zbudować... Tak, tylko to ten budynek się zmienił, ale to jest katapulta, którą sobie stawiamy po prawej stronie i katapulta, którą stawiamy sobie po lewej stronie najdalszego muru. Okej, tu widzę, że możemy... Okej, dobra, jest gotóweczka. Pięknie. No dobra, to zainwestujmy sobie w katapultę z której strony. Na przykład... Lewa strona jest chroniona przez podwójny mur, więc może zainwestujemy sobie w katapultę po prawej stronie. Właśnie, tak, żeby mieć zawsze ten jeden gold, który chcemy dać... Jedną sztukę golda, którą chcemy dać naszemu gościowi tutaj. Oczywiście teraz pewnie nie mogę mu dać, bo on tutaj tak naprawdę przyniesie nam gotówkę dopiero następnego dnia. Teraz będą nas atakować. O, proszę bardzo. I zrobiliśmy. Pięknie. Czy jeszcze coś udało wam się? Nie. Mam 2 farmerów. Teraz potrzebuję tak naprawdę zrobić jak najwięcej farmerów. Tak? 4 farmerów może obsługiwać jedno takie miejsce na farmę. Tylko tam, żeby było ciekawie, mam 2 farmę. Jakbym ściął tamto drzewo, tamte 2 drzewa nawet, to miałbym kolejne miejsce na farmy. Czyli w sumie całkiem dobre miejsce, tylko zobaczcie, jak daleko potem powstanie mur. Lepiej chyba, żeby oni się tu zaganiali. Im mniejszy teren, to tak naprawdę bardziej skupione są te moje oddziały. A im większy teren, to tak naprawdę większej możliwości. O, proszę! Wow, dranie! O nie! Dranie się zobaczcie, przebili się. Mogę jeszcze oczywiście... Jakby to powiedzieć... No niestety. No jest źle. Jest wręcz, powiedziałbym, że tragicznie. Ponieważ... O kurde. No jest źle. Po pierwsze, jeżeli te typki zaatakują moich ludzi, to oni tracą pracę. I zabierają nam po prostu... rzeczy. Okej, mamy na szczęście z powrotem mojego zioma. Czyli tak, teraz muszę wykorzystać te kasy, żeby odbudować te moje straty. Czyli tak. Powrotem wracają panowie, tutaj proszę mi wrócić, odbudować też to. Pan też wraca. No właśnie, tutaj proszę kolejnego pana do mnie. A widzicie, czyli zainwestowałem, znaczy nie zainwestowałem dobrze, znaczy właśnie, w tej grze jest taka mechanika, że jeżeli coś od początku będziemy źle robić, to niestety gra nie będzie nam tego wybaczać. Tak? I będzie ciężko, będziemy mieli naprawdę ciężki czas. Tu trzeba rzeczywiście już upgrade'ować te mury. Bo już od tej nocy robi się coraz ciekawie. Jak widzicie, jakby wybudować jeszcze jeden tutaj mur, to byśmy trochę być może dali radę przetrzymać dłużej. No ale dobra, zagońmy może jakiegoś jelona, może jeszcze jakiś jelon się tutaj trafi. Jest jelon, mniej więcej w tym samym miejscu, co był wtedy, więc może mi się uda go zagonić tak, żeby moi łucznicy od razu zarobili na nim kasę. O! Dobra, to może więcej jelonów przy okazji. Dobra, tego też trzeba zagonić. Na razie widzicie, no... Coś mi się wydaje, że ta pierwsza rozgrywka będzie taka typowa, czyli po prostu będę poznawał grę, ale... Ale widzicie, no nie jest to optymalnie. Ta gra rzeczywiście, tak jak mówiłem na początku, wymaga optymalnego podejścia, tak? Czyli to jest taka trochę też gra, powiedziałbym, taki puzzle game, czyli że trzeba naprawdę wykminić jak najbardziej... Gdzie? Nie w tej stronie. Wykminić jak najbardziej optymalne podejście i optymalne jakby redystrybucje. Czemu on ciągle w tę stronę biegnie, no? Głupi jelon. Redystrybucje naszych monet, żeby było optymalnie i żebyśmy dali radę w ten sposób oto dobrze rozwijać tę całą naszą wioskę, tak? Żeby przypadkiem nie dać... Jakbyśmy rozwinęli wioskę w ten sposób, że wszystko by na początku poszło, nie wiem, w budowniczych, no to głupota, tak? Przegramy, bo nie mamy łuczników. Na tej samej zasadzie działa cała reszta, tak? Czyli jak najszybciej stworzyć machinę generującą kasę. Ale ja tak naprawdę mam... Ile? 2 dni w plecy? Chyba? Ponieważ nie wiedziałem, że muszę inwestować teraz w jakiegoś szmergla, który tu przyjeżdża. Tak w ogóle to zapomniałem mu dać kasę, żeby było ciekawiej. Więc muszę inwestować w tego szmergla, żeby w ogóle móc rozmawiać na temat tego, że będę miał rano dodatkową gotówkę, tak? Teraz pytanie brzmi, czy ja mam kolejnego... Mam gościa, kolejnego gościa, który tu przyjmie robotę. Teraz pytanie, czy ja mam budowniczych. Czy budowniczowie w ogóle żyją? Czy oni już nie żyją? Powiem szczerze, ciężko stwierdzić.
Gdzie jest złoto za... No właśnie, gdzie jest złoto za prowadzenie farmy? Czy ja mam jednego, tylko jedną farmę teraz, czy mam dwie? Czy oni mi ubili obu? Widzę, że tylko jeden farmer wraca, a żeby było ciekawiej, to nikt mi nie daje gotówki. Więc tak samo trzeba by tak przygotować też teren na samym początku gry, żeby dopóki nie złożymy sobie farm, cały czas generować gotówkę z królików, tak? A ja niestety tutaj na to nie zwróciłem uwagi i też miałem trochę lipnie, bo sami widzieliście, że gra... idą na mnie. Że bardzo duży okres czasu kompletnie nic się nie działo, ponieważ rozwinąłem tak swoją wioskę. Chyba znowu zniszczą mi mur! Niedobrze! Oj, bardzo źle jest. Jest wręcz tragicznie. Chyba długo nie pożyję już. Tak coś czuję. No tak, bo straciłem również chyba katapultę, została zniszczona. No jest słabo. Widzicie, złe optymalne podejście na początku oznacza naprawdę tragiczne skutki później. Jakoś, żeby było ciekawe, nie wzięli mi tej jednej kosy, wypuścili ją. Może jakiś łucznik ubił gościa, więc widzicie, atakują mi głównie z prawej strony. To zauważyłem po pierwsze. A po drugie, atakują dość mocno. No i teraz, żeby było ciekawiej, no i co ja mam teraz zrobić? No złe optymalne podejście, te króliki nie generowały mi gotówki przez długi okres czasu. Drugi raz przebili się mi przez wall, a to oznacza, że jest dość słabo. Wręcz powiedział, że bardzo słabo. Tu są łucznicy z lewej strony dwoje, czyli dwóch łuczników z lewej strony, ale nic z prawej. I żeby było ciekawiej, to mój farmer nie wygenerował mi prawie w ogóle zysku. Więc tak naprawdę ta gra wydaje się być już w tym momencie lekko przegrana, nie? Właśnie w związku z tym, że miałem kiepski start. Wręcz bym powiedział, że iście lamisty start. Król Pink sobie nie radzi. Król Pink jest niedoświadczonym graczem, szczególnie jeśli chodzi o nowe lądy, tak, New Lands. Więc mam nadzieję, że jego następca poradzi sobie zdecydowanie lepiej. Więc już możecie teoretycznie, bo ja już widzę, co się szykuje w tej grze, możecie już teoretycznie wymyślać, podawać mi w komentarzach imiona dla konia i imiona dla królowej, żeby coś zmienić, tak? Był król, to teraz zrobimy królową. Więc królową i konia będę chciał jakoś nazwać, oczywiście tak jak nazwałem teraz, tak? Tylko, że już nie będę tego wrzucał na grupę, tej informacji, tylko po prostu każdy z was w komentarzach ma teraz szansę zaistnieć ze swoją nazwą, tak? Konia i królowej. Dobrze, ale skupmy się, bo może jesteśmy w stanie wyciągnąć z tego miejsca więcej. No i co? Dlaczego nie dostałem gotówki, mój drogi kolego? Dlaczego nie dostałem gotówki, mimo że dałem ci kasę? Ponieważ nie był tutaj rano chyba, to tylko rano może. Chyba trzeba tak optymalizować, żeby być tutaj w domu. Inaczej nie dostanę kasy. Tak to wygląda moim zdaniem. Dobra, niech zbudują mi tu mur. Ja ten mur muszę zupgrade'ować, więc będę potrzebował jeszcze raz, jak widzicie, 3 monet. Haha! Ja kompletnie nie zabrałem tu gotówki. Kompletnie! No więc widzicie, no tutaj naprawdę liczy się po prostu dobre zarządzanie funduszami i tak naprawdę nie raszowanie z tutaj może główną naszą fortecą. No bo widzicie, wydałem tutaj kupę gotówki na to, prawda? Dałem też kupę gotówki, pamiętam, na tamtą kapliczkę, nie? Za wcześnie dałem kasę na tę kapliczkę, bo tu tak naprawdę jeszcze nic kamiennego nie wybudowałem. A wydaje mi się, że kapliczka dawała mi po prostu możliwości budowania rzeczy z kamienia. Czy ja w ogóle mam budowniczego? Chciałbym się zapytać. Mam wrażenie, że nie miałem żadnego budowniczego, przez co ten mur w ogóle się nie buduje. coś powiem wam szczerze, że to będzie najlepsza rozgrywka ever w Kingdom. Jak nic. No zobaczymy w każdym razie, co tutaj się stanie. No na to wygląda, że długo już nie pożyjemy. Długo już nie pożyjemy. No ale zobaczymy. No nie jestem w stanie upgrade'ować nawet na kolejny poziom, jak widzicie, tego murku. No właśnie, jeżeli nie mam kasy w sakiewce, to każdy obcy sztyngiel, kurde, z plugastwa, jak mnie trafi, to od razu tracę koronę, tak? I ta korona zostaje złapana przez tego czarnego, tego mrocznego, może tak bezpieczniej go nazwę. I koniec gry, tak? Więc dobrze mieć czasami pełną sakiewkę. Czasami też będę używał takiej strategii, że będę wypluwał monety z sakiewki, żeby oni właśnie zabierali te monety, a nie... I to wtedy one zabierają monetę, będzie jakiś przedmiot i uciekają z powrotem do portalu. Także widzicie, miałem podstawowy mur i dlatego bardzo łatwo mnie zabili. Bardzo łatwo mnie zniszczyli. No dzięki, teraz to sobie możesz to wsadzić w buty. Właśnie zostałeś ubity. Okej, dorwali się do kolejnej części muru. Za chwilę będzie nieciekawie.
To ci moi łucznicy w sumie tak średnio zadają im obrażenia. Ups, dobra. Okej. No to przebili się przez kolejną strefę. Jest coraz ciekawiej. Okej. Ubijesz gościa. O, dawaj! Ty złodzieju, oddawaj monetę. Dobra. No, jest interesująca. Mamy, moi drodzy, dziesiąty dzień. Królestwo jest w szczątkach. Teoretycznie już nie ma tu kto pracować nawet, chyba z tego co widzę. Nie ma kto budować, oczywiście, z tego co pamiętam. Czy on mi da kasę? Teraz mi dajesz kasę. Ale właśnie nie wiem, czy on mi daje więcej kasy, czy on mi daje więcej kasy. Ciężko powiedzieć. Może to też się coś zmieniło w tym aspekcie. No dobra, w każdym razie muszę zainwestować na pewno w dwóch budowniczych. Na pewno będę potrzebował, prawda, tej ludzi. Co? Ten koleś zabrał mi kasę. Czy ten koleś jest kolesiem, który jest niefajny? Mam wrażenie, że ten koleś właśnie zajął mi gotówkę. Ten oto, o! Ten ziom. Może to jest ziom, który przeszkadza. A! No i oczywiście zabrakło mi gotówki po to, żeby móc dać temu gościowi tutaj z tej strony. Oczywiście ludzie odchodzą ode mnie. Ulala, ulala, robi się naprawdę mega ciekawie. No w sumie... Co ja mogę? No już chyba raczej... Już wydaje mi się, że chyba nic nie mogę. Zaganiam sobie jelona, ale wydaje mi się, że to już niewiele zmieni, tak naprawdę teraz. Brakuje mi ludzi. Brakuje mi w ogóle siły... jakby atakującej, tak? No ale właśnie. Tak naprawdę tutaj... Ja nie wiem, czy przypadkiem tutaj nie jest... Jaki tutaj... Dobra, mam super ekstra, mogę sobie, kurczę, zrobić kolejnego łucznika. No, jest świetnie. W każdym razie wydaje mi się, że... No tak, znowu nie dam kasy temu ziomkowi na środku, żeby było ciekawiej. To jest pierwszy poziom muru, czy to jest już kolejny poziom muru? Wydaje mi się, że pierwszy poziom muru to jest... To jest taki cyngwajs jak z but... A, ja rozumiem. Okej, chyba rozumiem, bo właśnie to, że mam te mury tutaj... Tak tutaj, o, stojące pale, oznacza, że jeżeli tutaj dam jedną monetkę, to nie mam tego najprostszego muru, tylko mur poziomu drugiego, dlatego że mam, prawda, starczące pale. Tak mi się wydaje, że to tak to wygląda. No ale właśnie, temu nie dałem gotówki. Nie mam już w ogóle chyba rolnika. Brak rolnika oznacza również, że... Brak rolnika również oznacza, że nie mam w ogóle gotówki. Nie mam przyrostu stałego kasy, a mam do tego jeszcze dzień 10. Co oznacza, jak widzicie, Blood Moon. Więc możemy teraz zaobserwować, jak moja wioska prawdopodobnie zostanie zmiażdżona, zniszczona. Ponieważ tu jeszcze chyba nie zaczną się pojawiać latające szmergle, ale zobaczcie, fala jest tak wielka, że wydaje mi się, że raczej nie mam szans już. Co oni zrobili? Jednocześnie skoczyli w drugą stronę? No nie wiem, w każdym razie mam wrażenie, że ja już nie dam rady tutaj, chyba za bardzo, sobie poradzić. Chyba mi zabiorą jednak koronę. I król Ping, niestety, ale... No nie pingnęło, tak? Zobaczymy zresztą. Okej, tu ukradli mi, widzicie... No, ukradli mi dwa młotki i łuk. No już nie mam gdzie uciec, niestety. Trudno, moi drodzy, tak właśnie. Jeszcze gdybym udało mi się, kurczę, złapać tę koronę, może byłoby jeszcze... Jeszcze bym pociągnął tę grę dalej, ale... No cóż, moi drodzy, tak oto, w taki oto zajebisty sposób, niestety, dzień 11 okazał się dniem ostatnim w Kingdom, w tej potyczce, w tym pierwszym podejściu z królem Pingiem, który jeździł na pędziwietrze. Pędziwiatrze? Pędziwietrze, kurde. Pędził wiatr i niestety mu się nie udało przeżyć. Także, moi drodzy, tak wyglądało pierwsze podejście. W sobotę zrobimy drugie podejście, tak? Czyli w sobotę zobaczycie kolejne moje podejście, zobaczymy, czy uda mi się wytrzymać przynajmniej 5 dni. Dobra, przynajmniej 10, tak żeby było lepiej, bo tu poszło źle i do 11 dnia dotarliśmy. Zobaczymy, jak długo przetrwamy później. Tymczasem, moi drodzy, jeśli wam się podobało, to oczywiście zostawcie lajka, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej grze teraz. Tak, czyli co sądzicie ogólnie o Kingdom, o tym, co widzieliście tutaj, chociaż widzę, że no, zmiany są delikatne, tak? Czyli mamy inny sposób zarabiania gotówki z samego centrum swojej wioski. Widać, że nasze ludziki zaczęły biegać. Trochę przeszły tuning wygląd naszych budynków. Pojawił się statek. I to są na razie te rzeczy, które zauważam. Poziom trudności, no ciężko jeszcze o nim powiedzieć cokolwiek, bo widzicie, po prostu dałem ciała, tak? Przede wszystkim teraz jestem uzbrojony w wiedzę. Czyli w tych grach właśnie najfajniejsze są takie rzeczy, takie aspekty, jak poznawanie gry poprzez granie. Przegraliśmy, to znaczy, że poznaliśmy coś więcej, tak? Dzięki temu teraz wiem, jak działa rozgrywka, więc moja kolejna rozgrywka powinna być teraz lepsza. Zadbać przede wszystkim trzeba o te króliki, bo bez królików może być mocno średnio. Zobaczcie w ogóle, teraz po prawej stronie, przez to, że nie mam farmerów,
to rzeczywiście króliki były, tylko chyba nie było już nikogo, żeby te króliki tutaj zbierać. Albo wydaje mi się, że pojawiło się to dlatego, że nie miałem tam już murów. Więc to wszystko trzeba jakoś wypośrodkować, tak? Być może trzymać się tylko pierwszych murów i je na przykład szybko rozbudować do kamiennych. W każdym razie, moi drodzy, koniec tego gadania. Dziękuję wam bardzo, że byliście razem ze mną. Wielka piona, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku już niebawem. Cześć!